Witam serdecznie. Stała się rzecz niewyobrażalna, w ogóle nie mieszcząca się w głowie. Papież Franciszek de facto zrównał ze sobą Niemców i Polaków w kontekście nazizmu. Jest to coś, co po prostu człowiekowi, który wie, jaka była historia, jak już powiedziałem, nie mieści się w głowie. Zwłaszcza, że nie wierzę, że to był przypadek, natomiast wyraźnie widzę, że ta haniebna wypowiedź tego człowieka wpisuje się w szersze spektrum szkalowania narodu polskiego, które ewidentnie i wyraźnie prowadzi do pewnych celów. Także bardzo, bardzo mocny vlog się szykuje, ponieważ jako Polak, jako potomek Polaków, którzy wycierpieli masakrycznie dużo od Niemców, również od Niemców, którzy popierali partię nazistowską, nie życzę sobie, żeby moich przodków, czyli ofiary i bohaterów, zrównywać z katami, a już szczególnie nie życzę sobie, żeby to robił papież, głowa kościoła katolickiego, który jest umoczony po uszy w aferę pedofilską, a tenże właśnie człowiek, czyli papież Franciszek, wcześniej zwany kardynałem Bergoglio, w kontekście afery pedofilskiej mówi, że część tej winy za cierpienia tych dzieci skrzywdzonych przez księży ponoszą rodzice tychże własnych dzieci, czyli po prostu jeszcze do tego wszystkiego szczuje pokrzywdzone dzieci na swoich własnych rodziców. Jeszcze ich skłócić, o tym był vlog, a teraz będzie właśnie o tym, co odstawił papież Franciszek w ramach pielgrzymki do krajów bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem Litwy. Ale ponieważ ten vlog będzie bardzo mocny, nie ukrywam, że emocjonalny, ponieważ czuję, że oszkalowano nie tylko mój kraj, który kocham, nie tylko mój naród, którym się bardzo mocno identyfikuję, ale również moich przodków. I po prostu sobie tego nie życzę. Także, ponieważ ten vlog będzie bardzo mocny, pragnę zwrócić twoją uwagę, kochany widzu lub widzko, na źródła. To nie są jakieś tam tak zwane prawicowe media, które często są szkalowane i samo to określenie prawicowe media w niektórych kręgach jest infamujące. Tak jak w niektórych mediach określenie lewackie media jest infamujące. Nie, moi kochani. Tutaj źródłem głównym jest depesza Polskiej Agencji Prasowej, w skrócie PAP, do której link znajduje się w opisie. Jest to depesza otwarta, każdy tam może wejść, nie musi mieć tak zwanego papowskiego konta, możecie sobie przeczytać dokładnie zdanie, które padło. Zdanie to usłyszałem także w telewizjach mainstreamowych, w tym tych bardzo mocno liberalnych. W ogóle pierwszy raz usłyszałem, co ten papież Franciszek wygadywał, w TVN-ie, to konkretnie w TVN24, dopiero potem zacząłem szukać w internecie, bo mi się w głowie nie mieściło. Myślałem, że się może przesłyszałem, że może, kurde, może tłumacz się pomylił, może lektor się pomylił, albo nie wiem, może to jest... Dobra, nieważne, co tam sobie jeszcze dalej pomyślałem. W każdym razie próbowałem to wyprzeć, miałem taki syndrom wyparcia, ale nie, cholera. W innych mediach jest dokładnie to samo. Papież Franciszek zrównał, de facto zrównał, Niemców i Polaków w kontekście nazizmu. To było, słuchajcie, w kontekście pielgrzymki właśnie do tych krajów bałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Litwy, no i tam papież generalnie tam chwalił te kraje bałtyckie, między innymi za to, że chcą przyjmować migrantów, bo papież Franciszek, to jest jego temat główny, prawda? To jest dla niego bardzo ważne, moim zdaniem dużo ważniejsze niż katolicy. Natomiast, generalnie chwalił, no i mówił, że Litwini, kurczę, dużo wycierpieli i że część tej tragicznej historii przyszła z Zachodu, od Niemców i od Polaków. I tutaj, gdyby na tym wszystkim papież Franciszek skończył, to ja bym się nawet trochę z papieżem Franciszkiem zgodził, ponieważ osobiście uważam, że historycznie rzecz biorąc, Polacy nie traktowali Litwinów tak jak powinni i część tej niechęci, która jest do Polaków na Litwie,
wynika właśnie z tych zaszłości historycznych, że myśmy się puszyli, myśmy się sadzili, myśmy Litwinów uważali za ludzi takiej drugiej kategorii. To było również w czasie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Są tak dalekie zaszłości, no i rzeczywiście to nie jest okej. Jako Polak staram się być obiektywny i jak widzę, że moi przodkowie coś zrobili nie tak, oczywiście bardzo dalecy przodkowie, bardzo, bardzo dalecy z czasów historycznych, prawda? No to też to widzę, tak? Nie zakłamuję historii, nie wstydzę się. Rzeczywiście Polacy jako naród źle traktowali Litwinów w pewnym momencie. Oczywiście Litwini nie pozostawali dłużni, również Litwini robili niefajne rzeczy względem Polaków. No historia generalnie krajów, które mają wiele set lat tradycji historii, pełna jest zarówno pięknych rzeczy, jak i rzeczy okropnych. Ale tu trzeba sobie przyznać, rzeczywiście trochę zła żeśmy Litwinom wyrządzili. Czy można to ewentualne to zło, które myśmy wyrządzili, nazywać tragiczną historią? No nie można, bo w kontekście plagi właśnie komunizmu, jaka tam została przeniesiona przecież przez Związek Radziecki, a komunizm w Związku Radzieckim został zaszczepiony właśnie przez Zachód, żeby było śmieszniej, bo kto Lenina przemycił do Rosji, kto zaszczepił w Rosji, w carskiej Rosji komunizm w nadziei, że tą Rosję osłabi, chcieli w ten sposób po prostu zniszczyć tą Rosję. No kto? No to jest dobre pytanie. Kim był Lenin? Kim był Stalin? Kim byli ludzie, którzy go przetransportowali? Kto w ogóle wymyślił, żeby zaszczepić w Rosji komunizm? To sobie to wszystko poczytajcie, że od razu mówię, że są różne narodowości, ale agentura równa, tak? I to sobie możecie przeczytać normalnie w książkach, do historii, kto przemycił Lenina do Rosji, żeby zaszczepił tam komunizm. Także w kontekście właśnie tego komunizmu, który był plagą, i w kontekście nazizmu, bo przecież Niemcy jak szli przez... dożyli do zwarcia z Rosją, prawda? To przeszli nie tylko przez ziemię polskie, ale również przeszli przez Litwę, także tam się również strasznie rzeczy działy. W związku z tym w kontekście tych dwóch gigantycznych plag, gdzie druga plaga, czyli komunizm, no, położył łapę na Litwie na wiele dziesięcioleci, mówienie o tragicznej historii, o tych niefajnych rzeczach, które robili Polacy, to jest po prostu już łajdactwo. Natomiast potem jeszcze papież dokładnie powiedział, o co jemu chodzi. I teraz to po prostu szczeny opadają, to jest te clue tego vloga. Tak, papież dodał, tak to ładnie mówi, papież dodał. Kiedy pomyśli się o wschodzie, jest tam wasza trudna historia, ale część tej tragicznej historii przyszła z zachodu, od Niemców, od Polaków, ale przede wszystkim od nazizmu. No, ja to zdanie rozumiem i konsultowałem się z innymi mądrzejszymi ode mnie ludźmi, jak oni to zdanie rozumieją. I rozumiem je dokładnie tak samo, że według papieża Franciszka, i on to powiedział, tak to należy rozumieć, że część tragicznej historii Litwy, tego co Litwini wycierpieli, to wycierpieli przez nazizm. Ale nośnikami tegoż właśnie nazizmu do Litwy byli Niemcy i Polacy. I to jest rzecz po prostu skandaliczna. To jest część łajdacka, niewiarygodna. Papież Franciszek powinien natychmiast za to przeprosić i błagać o wybaczenie Polaków, żebyśmy mu wybaczyli. I bić się w piersi, mówić, że pochodzi z dalekiego kontynentu, z Argentyny, że słabo zna historię, cokolwiek. Oczywiście tego nie zrobi. Polski rząd powinien wystosować natychmiast niezwykle ostrą notę dyplomatyczną, że sobie tego nie życzymy, że zrównywanie Niemców i Polaków w kontekście zbrodni Adolfa, słynnego akwarerysty, to jest mniej więcej tak, jak powiedzieć, że gwałciciel i osoba gwałcona uczestniczyła w gwałcie. No tak, rzeczywiście, jedna i druga uczestniczyła. Tylko jedna jako ofiara, a druga jako sprawca. Jedna tego chciała, a druga tego nie chciała i starała się przeciwdziałać. I zrównywanie ofiar, ale ofiar szlachetnych i bohaterskich,
ofiar, które walczyły. Przecież to my Polacy jako pierwsi stawiliśmy opór, faktyczny, silny opór żeśmy jako pierwsi stawili. Walczyliśmy do końca, walczyliśmy na wszystkich możliwych frontach, umieraliśmy za Brytyjczyków, umieraliśmy za Francuzów, prawda? Czerwone maki pod Monte Cassino, Włochy i tak dalej. Przecież myśmy ponieśli w odniesieniu jako procent narodu największe straty w czasie II światowej. Jest taka animacja, która pokazuje trumny po prostu, jedną na drugą. Ile ludzi z poszczególnych narodów zginęło, poległo przez tego zbrodniarza. Oczywiście. Rosjan zginęło więcej. Ale Rosjan było dużo więcej. Poza tym dla Polaków po pladze Niemców przyszła plaga komunizmu. I ona też bardzo nas krzywdziła. I zrównywanie nas to jest po prostu coś niewyobrażalnego, coś, co się w głowie nie mieści. Coś, po czym papież Franciszek powinien pójść do spowiedzi, bo papież też się spowiada, powinien dostać taką pokutę, że powinien na jasną górę na klęczkach zasuwać, prosząc naród o wybaczenie. Oczywiście nic z tego nie będzie. Tak samo jak nic nie będzie z ostrej noty dyplomatycznej, którą polski rząd powinien natychmiast wystosować i powiedzieć, że sobie do jasnej, ciasnej tego po prostu nie życzymy. Po prostu nie. Bo nie, no bo kurde, bo nie, bo jest jakaś prawda historyczna i ona wbrew pozorom ma znaczenie. A nie, wszystko jest względne, wszystko jest relatywne, ważne jak to czuje, ważne jak ktoś zapamiętał. Nie, było tak, a nie inaczej. I tego się nie negocjuje. Jak można negocjować prawdę? Jak można ustalać prawdę? Ostatnio nawet się prawdę głosuje. Nie wiem, czy wiecie, ale na niektórych portalach takich quasi encyklopedycznych, jak są różne wpisy na temat podobnej rzeczy i jedne mówią, że było tak, drugie mówią, że było inaczej, to się głosuje, kto ma rację, czyli prawdę się głosuje. Na przykład potem znikają ją pewne niewygodne wpisy, chociaż są prawdziwe. Albo, co jest jeszcze ciekawsze, chyba najpopularniejszy portal taki quasi encyklopedyczny na świecie w różnych wersjach językowych ma różne fakty. No bo oni też zdają się urozumieć, że historia dla Brytyjczyka, historia dla Polaka i historia dla Włocha to jest inna historia. Chore. O ile na warstwie, bym powiedział, analizy, komentarza, pewnego odniesienia się, ja rozumiem, że może być inny punkt widzenia na wydarzenie. Że to, co na przykład z punktu widzenia Polaka było czystą zbrodnią z nienawiści, na przykład Wołyń, z punktu widzenia Ukraińca może być jakoś tam nie tyle usprawiedliwione, co wywołane i to może być... on może, że zdając bardziej historię polsko-ukraińską, może twierdzić, że to była część długiego procesu. Żeby było śmiesznie, taki Ukrainiec będzie miał rację. Ponieważ my Polacy byliśmy szczuci, znaczy, przepraszam, my Polacy, zdenerwowałem się, przejęzyczyłem się, my Polacy, ja jestem Polakiem, i Ukraińcy byliśmy od setek lat na siebie szczuci. I teraz nam Polakom pokazuje się końcówkę, czyli Wołyń. Natomiast tam przeróżnych zbrodni i okropnych rzeczy było wiele wcześniej, ponieważ bardzo dbali o to, różni ludzie, różne siły, żebyśmy my się z Ukraińcami nie lubili. I moim zdaniem tak jest do dzisiaj, jesteśmy szczuci na siebie, ale to jest inna kwestia. Między innymi ja dlatego co jakiś czas podkreślam, że powinniśmy mimo wszystko starać się z Ukraińcami dogadać, mimo tego, że teraz jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Więcej uważam, że taka dziwna zachowanie polskiego rządu względem Ukrainy, tak jakby przedkładanie dobra Ukraińców nad dobro Polaków czasem, też może być elementem szczucia.
Niestety, nasze rządy się bardzo dziwnie zachowują różne, ale zostawmy tą dygresję. Także powinna być nota, bardzo silna nota, mówiąca, że nie, że tak kurde nie może być. Że my się po prostu na to nie zgadzamy, nie wierzę w to, że ta nota będzie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, niestety na arenie dyplomatycznej, jest podejrzanie nieudolny. Znaczy, rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle robi całą masę błędów. Ale na arenie międzynarodowej jest po prostu, zwłaszcza w tej takiej politycznej, wizerunkowej, jest niesamowicie podejrzanie nieudolny. To było bardzo mocno widać w kontekście zbicia tej szyby w synagodze. A ja robiłem o tym oddzielny vlog, twierdząc, że w ogóle PiS jakby wywołuje w Polakach antysemityzm, co mi się bardzo nie podoba. Ja to potępiam. Potępiam niesamowicie. Jak można indukować w narodzie negatywne emocje? No. A robią to mniej więcej w ten sposób, że jest sobie chory psychicznie człowiek. Kilka miesięcy temu rzuca kamieniem w kościół. Luz, nie ma żadnego problemu. Prokuratura chce umorzyć sprawę. Rzuca kamieniem w synagogę i nagle to się staje sprawa areny międzynarodowej. To się nagle staje rangi prezydenta. Prezydent na konferencji przeprasza, nie pamiętam, czy Netanjahu, czy Izrael, czy naród za to, co się stało, za wybitą szybę. Prezydent przeprasza. Czy pamiętacie, żeby Netanjahu przeprosił Polskę, Polaków za to, że polska rodzina nie pamiętam, czy w Palestynie, czy w Tel Awiwie, chyba w Palestynie, została obrzucona kamieniami? Wydaje mi się, że zaatakowanie budynku jest czymś zdecydowanie mniej okropnym niż zaatakowanie ludzi, nie? No właśnie. No bo nie. Dlaczego prezydent, nawet jak już musiał przeprosić, to nie mógł powiedzieć przynajmniej, że ta nienawiść jest z obu stron i że u nas to był człowiek chory psychicznie, którego szybko żeśmy złapali i tak dalej, i że my czekamy, kiedy oni wreszcie złapią tamtych napastników, bo to się nakręca i tak nie może być? Że po co narody na siebie szczuć? Nie. Przepraszał. A jak przepraszał, to wziął winę. A jak wziął winę, to wszyscy uznali nas Polaków za winnych. I nagle właśnie nasz prezydent z partii, która mówi, że wstajemy z kolan, z partii, która mówi, że będziemy prowadzić aktywną politykę historyczną po to, żeby jakby odkłamać te brudy, które nam niesprawiedliwie rzucono na nas, na Polaków, wpisuje się w całą narrację do robienia Polakom łatki antysemitów. Ciekawe, prawda? Także nie wierzę w to, że nasz rząd się sprzeciwi, ale to powinno być. To powinno być zrobione, kochani, bo to nam szkodzi jak cholera. My wiemy, jak było, tak? Bo my pewnie jeszcze rozmawialiśmy z dziadkami. Nasi dziadkowie albo się urodzili tuż po tych wydarzeniach z II Światowej, albo się urodzili w trakcie, albo się urodzili przed. I oni po prostu pamiętali, jak było. A jak nie pamiętali, jak było, to słyszeli to od ludzi, którzy mieli to na gorąco, bo się urodzili w latach 40., po, albo ewentualnie w latach 50. To byli nasi dziadkowie, więc my wiemy, jak było. Bo nam to w rodzinie powiedzieli. Ewentualnie powiedzieli nam o tym rodzice, którzy usłyszeli to od swoich dziadków. Także my wiemy. Też nie wiemy całej prawdy, bo niestety to wszystko jest po łebkach, bardzo mocno jest wyciszane to, jak zostaliśmy potem sprzedani, jak wcześniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale my wiemy, że my Polacy byliśmy narodem napadniętym, narodem, który dzielnie stawiał opór i narodem, który mimo tego, że był skazany na znaczną eksterminację oraz zostawienie roli niewolników, to mimo tego, żeśmy pomagali innym narodom i pomagaliśmy skutecznie. A nagroda, jaka nas za to spotkała, to mniej więcej taka, że nas oddali Stalinowi, a polskie złoto cały czas jest w Londynie i nie chcą nam go oddać. Taka nagroda nas spotkała, tych wielkich sojuszników. My o tym wiemy. Ale na Zachodzie nie wiedzą. Kochani, nie wiedzą. Jak sobie porozmawiacie z Niemcami, to młodymi Niemcami, takimi w wieku 20 paru lat, no góra 30 lat, to oni się uważają za ofiary nazistów. Oni uważają, nie wiadomo skąd się ci ludzie wzięli i zniewolili naród niemiecki i zmusili naród niemiecki do tych okropnych rzeczy.
Tak ją, to w głowie mają młodzi Niemcy. To w głowie mają młodzi Niemcy. Ludzie na Zachodzie też znają nieprawdziwą wersję historii, chociażby dlatego, że ludzie nie chcą mieć poczucia, że są łajdakami. W związku z tym, jeżeli z historii jasno wynika, że ktoś, że jakiś naród zrobił coś źle drugiemu narodowi, to dla takiego spokoju ducha i sumienia tego skrzywdzonego narodu, znaczy tego narodu krzywdzącego, lepiej jest obsobaczyć naród krzywdzony. Mówiąc krótko, tacy Brytyjczycy, tacy Amerykanie, którzy nas sprzedali, którzy nas zostawili w bloku wschodnim, lepiej czują się z tym, że zrobili taką okropną rzecz, gdy nie mają w głowie, jakimi byliśmy bohaterami, jak bardzo walczyliśmy, że bitwa Anglii, Dywizjon 303 i tak dalej, tylko z tym, że Polacy to antysemici, niedobrzy i w sumie to sobie zasłużyli na to, co ich spotkało. Dlatego na Zachodzie nie znają takiej historii. Ja nie miałem pojęcia, jaka jest skala zakłamania historycznego na Zachodzie, dopóki nie zacząłem się zadawać z ludźmi z Zachodu. To jest straszne. Z tym też polski rząd coś powinien zrobić. Bo myślicie, że skąd się bierze taka nienawiść u Żydów z Izraela do Polaków? Między innymi z tego, że oni w szkole są uczeni o polskim antysemityzmie. Oni są nie uczeni o tym, jacy my Polacy byliśmy wspaniali, jak my Polacy żeśmy im pomagali, jak bardzo żeśmy się fantastycznie zachowali, że gdyby nie Polacy, to prawdopodobnie Izraela by nie było, bo po pierwsze znaczna część tych pierwotnych Izraelczyków to mówiła po polsku, więc gdyby nie Polacy, to Niemcy by im zrobili krzywdę, więc by ich nie było, więc dupa. A po drugie, zdaje się, że nawet duża część wojskowych, tych takich pierwszych izraelskich, to byli wychowankowie Andersa, czyli oni się wychowali tak jakby w polskiej armii. No, tego ich nie uczą. Tylko ich uczą, że było źle. Nawet te wycieczki do Auschwitz są zakłamane. Auschwitz jest to obóz, w którym była eksterminacja Polaków. Pod koniec do... Znaczy, i jedni i drudzy byli Polakami, bardzo ważne, ale Polaków, katolików, chrześcijan. Dopiero pod koniec tam zaczęto eksterminować Żydów. Natomiast tak to jest przedstawiane, jakby to była martyrologia narodu żydowskiego, a nie polskiego i pod koniec żydowskiego. Więcej. To jest tak przedstawiane, jakbyśmy to my robili. To jest błąd polityki. To jest powtarzane jedno za drugim. Jedno za drugim jest powtarzane. To jest element, w którym my Polacy jesteśmy potwornie szkalowani, bo kochani. To już jest trzecie czy czwarte pokolenie, które się urodziło po tych strasznych wydarzeniach. Nie pamiętają tego. Natomiast uznają za prawdę to, czego są uczeni w szkole, prawda? I ciężko się dziwić tym ludziom, że uważają za prawdę to, co się uczą w szkole. Jakby nas w Polsce uczono na przykład cały czas, że ktoś nam zrobił coś strasznego, coś strasznego, coś strasznego, to też byśmy ich nie lubili, prawda? Trochę na tej zasadzie w tej chwili jesteśmy szczuci na Ukraińców. Że podkreśla się ten Wołyń, który był straszny, ja go potępiam, przeraźliwie potępiam. Wiele vlogów na ten temat nakręciłem. To, co się tam działo, to było po prostu jedną wielką straszną rzeczą. Ale nie podkreśla się roli dwóch totalitaryzmów w tym wszystkim. Bo tam zarówno Niemcy, jak i Rosjanie też zawinili. No. Ukraińcy byli takim bardziej narzędziem. I to była nie pierwsza tego typu sytuacja. Znaczy okropne rzeczy działy. Na tych Kresach od bardzo, bardzo dawna. I teraz jak taki człowiek, taki z Zachodu, taki niedouczony, albo często wprowadzany w błąd, moim zdaniem często rozmyślnie. Jak już powiedziałem, taki Brytyjczyk lepiej czuje się z tym, jak wie, że
jego przodkowie zostawili na pastwę komunistów banda antysemitów, niż naród bohaterów, dzięki któremu być może nie muszą mówić po niemiecku. Tak. Niestety tak. I taki, jak tacy ludzie teraz to usłyszą, no to spoko, no nawet papież powiedział, że naziści to byli zarówno Niemcy, jak i Polacy. A w dodatku teraz ci Polacy jeszcze próbują robić siebie bohaterów, a to nieprawda. I tak to działa i niestety nie wierzę w to, teraz bardzo ważne dwie rzeczy. Pierwsza, nie wierzę w to, że to był przypadek. Drugie, nie wierzę w to, że to nie jest element większej narracji, bo za dużo rzeczy dzieje się obok siebie, idących w tą samą stronę, żeby to nie było elementem. Dlaczego nie wierzę, że to był przypadek? Ano dlatego, że nie wypowiedział tego jakiś tam wikary z plebanii w wólce węglowej, tylko wypowiedział to papież. Papież Franciszek. I teraz tak. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jakie są kontrowersje wokół papieża Franciszka. Niektórzy nawet mówią, że to nie jest papież, tylko antypapież. Bardzo duże rzeczy są podnoszone. Nie o to teraz chodzi. Chodzi o to, że ten człowiek jest co najmniej dyplomatą, jeśli nie politykiem. Formalnie on jest głową państwa Watykan. Jego status prawny jest skomplikowany, ale najbardziej zbliżony do absolutnego króla lekcyjnego. To znaczy, który jednak jest częściowo związany prawem. Czyli człowieka, którego na urząd się wybiera, czyli właśnie król elekcyjny, ale który po tym, jak zostanie wybrany, to już de facto może robić, co chce. Tyle tylko, że jest jednak trochę związany prawem. Nie całkowicie, ale trochę tak. Ale też jest swego rodzaju prawodawcą, więc w razie czego, jak będzie chciał, to może sobie to prawo zmieniać. To jest bardzo ważna persona. Słuchajcie, głupi ludzie nie dochodzą do takich godności. Mogą do takich godności dochodzić ludzie bezwzględni. Mogą do takich godności dochodzić ludzie niegodni. Mogą do takich godności dochodzić ludzie przebiegli, źli, niedobrzy. Mogą. Ale nie głupi. Głupi człowiek do takiej godności może dojść tylko w jednym przypadku. Jeśli jest czyjąś marionetką. Ale gdyby uznać, że papież Franciszek jest czyjąś marionetką, to prawdopodobnie to po prostu ktoś mądry by za nim stał i papież Franciszek by mówił to, co ten ktoś mądry mu każe. No ale odrzućmy to. Należy założyć, że skoro kardynał Bergoglio doszedł do takich godności, a wcześniej był zwykłym księdzem i w ogóle został kardynałem i tak dalej, to jest osobą mądrą, inteligentną. Czyli to nie mogła być głupota. W ogóle nie wierzę w głupotę te ludzi na wysokich stanowiskach. Bardzo często różne formacje, różni ludzie bronią się tym, że popełnili błąd, że to głupota, że to nie wiedza. Wiecie, jak się pomyli jakiś vloger, Krzysiu z Kadapy, tak jak ja, to jestem sam, mylę się, przejęzyczam, popełniam wiele błędów. Ale na przykład nie wierzę w to, że partia rządząca tak wiecznie się myli. Zwłaszcza, że oni się mylą bardzo mocno w jedną stronę i nie naprawiają swoich błędów. Więc nie wierzę w to, że oni się mylą. Oni robią rzeczy, które są złe, które wiedzą, że się Polakom nie spodobają i maskują je głupotą. Sztuczną, udawaną. Tak samo jest w papierze. Nie wierzę w to, że to było nieprzemyślane. Nie wierzę w to, że on po prostu chlapnął. Bo ludzie na tym poziomie nie robią nic bez planu, nic nie chlapią. Druga rzecz. Nie wierzę w to, że to się nie łączy w większą całość. Całość, która w sposób oczywisty jest korzystna dla Niemców i całość, która w sposób z ogromną dozą prawdopodobieństwa jest korzystna dla różnych międzynarodowych organizacji, głównie zakotwiczonych w Stanach Zjednoczonych, które będą chciały, czy już chcą, bo już są ku temu kroki podejmowane, chcą od Polski de facto odszkodowań za II wojnę światową. Mhm.
Bo słuchajcie, mowa tu oczywiście o tak zwanych roszczeniach za mienie bezspadkowe, do którego już wiemy oficjalnie, że są poczynione takie kroki w celu wymuszenia tego zwrotu poprzez to, że te organizacje zadbały o przychylność administracji Stanów Zjednoczonych. Przez parlament amerykański przeszło tak zwane Just Act 447, na mocy której Stany Zjednoczone będą de facto zobowiązane wywierać presję na tych krajach, tych narodach, które nie zaspokoiły roszczeń tychże właśnie organizacji. Czyli są prywatne organizacje skupiające ludzi o pewnych konkretnych cechach i teraz cały rząd Stanów Zjednoczonych jest zobowiązany działać na korzyść tych organizacji. To kuriozum niesamowite. To jest trochę tak, jakby na przykład jakieś polskie stowarzyszenie, nazwijmy go Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dostała ustawę przepchniętą przez Sejm, że rząd polski ma tak działać na arenie międzynarodowej, żeby poszczególne kraje płaciły na WOŚP. Polski WOŚP. No kuriozum, nie? No ale to jest mniej więcej to samo. Tam chodzi o mienie bezspadkowe. Czym jest mienie bezspadkowe? 30 sekund wytłumaczę. Byli sobie obywatele polscy. Moim zdaniem tacy sami jak każdy inny obywatele polscy. Ci konkretni wyznawali wiarę mojżeszową. Czy można ich uznać za innych obywateli Polski, niż tych, którzy byli na przykład niewierzący albo byli katolikami? Według dzisiejszych zasad poprawności politycznej nie. W związku z tym uważam, że powinniśmy się tego trzymać, prawda? I ci ludzie byli przeznaczeni do eksterminacji przez Niemców. Żadnych tam ludzi, którzy... Żadna tam polityka, tylko po prostu przez Niemców, którzy w tamtym okresie byli rządzeni przez ustrój, który wykluł się wewnątrz ich narodu. Okropny ustrój, ale jednak ich, nie narzucony siłą. Nie tak jak my w Polsce mieliśmy komunizm po 45, czy realny socjalizm, którzy nam Rosjanie przywieźli na czołgach. Był sztuczny, nasz rząd był marionetkowy. Rząd niemiecki nie był rządem marionetkowym, oni sami Adolfa wybrali na kanclerza. A potem on zrobił tam przewroty i kilka innych rzeczy, prawda? I ogłosił się tam przywódcą po niemiecku. No i ci ludzie byli skazani na eksterminację. Spora część, głównie dzięki bohaterstwu Polaków, przeżyła, nic im się nie stało. Część została w Polsce, część wyemigrowała do Izraela, część wyemigrowała do innych krajów. Chwała wam, dzielni Polacy. Chwała nam, dzielnym Polakom. Też jestem Polakiem. Ale części niestety uratować się nie dało. Tak samo jak nie dało się uratować mniej więcej podobnej liczby Polaków wyznania katolickiego, chrześcijan, prawda? Staraliśmy się jak mogliśmy. No i zostali eksterminowani. Straszna rzecz. Dokonana przez Niemców. W momencie, w którym niecałe rodziny udało się skrzywdzić i ktoś został, to jest spadkobierca, temu komuś się należał zwrot, to już prawie zawsze zostało załatwione, a jak nie stało załatwione, to jeszcze będzie załatwiane. Inna sprawa, że były takie rzeczy jak na przykład umowa indemnizacyjna ze Stanami Zjednoczonymi, bo dużo tych ludzi wyemigrowało do Stanów i to w zamian za pieniądze, dużo dolarów, rząd amerykański zobowiązał się wypłacić roszczenia tymże ludziom, więc to, że oni teraz przychodzą do Polaków, to powinni przyjść do rządu amerykańskiego, ale to jest inna kwestia. Ale części ludzi zostały po prostu zabite całe rodziny i nie było komu dziedziczyć. Wtedy zgodnie z prawem międzynarodowym dziedziczy kraj, albo gmina, albo państwo, w zależności od tam różnych uwarunkowań. Tak jest też w prawie polskim. W związku z tym te nieruchomości, bo to głównie były nieruchomości, przeszły jakby na skarb państwa, ewentualnie na gminę. I tak jest, legalne tak powinno być. I teraz ci ludzie, teraz te organizacje, które nie mają nic wspólnego z tymi zamordowanymi ludźmi, które bardzo często mają w sobie potomków
ludzi, którzy nie pomagali, a czasem byli proszeni o pomaganie tymże właśnie krzywdzonym ludziom, oni by chcieli dostać te pieniądze. Jest to po prostu nienależne. To jest trochę tak, jakbyś na przykład w Polsce ogłosić świątynię Wielkiego Ducha, bo Indianie, generalnie ci z Ameryki Północnej, wierzyli w Wielkiego Ducha, i stworzyć Kościół Wielkiego Ducha, a potem zażądać od Stanów Zjednoczonych, żeby oddali nam 100% ziemi, 100% powierzchni Stanów Zjednoczonych, bo przecież całość ziemi w Stanach Zjednoczonych została odebrana Indianom. I co z tego, że my nic nie mieliśmy wspólnego z tymi Indianami, ale wierzymy w Wielkiego Ducha, tak jak oni, więc nam oddajcie. To jest ten poziom bez sensu i absurdu. Swoją drogą polecam założyć Kościół Wielkiego Ducha i zażądać od Amerykanów zwrotu. Może chociaż trochę oddadzą, jakby się komuś udało, to ja chętnie tam zamieszkam na takiej zwróconej ziemi, nie? No właśnie. I teraz tak. Ci ludzie chcą od nas te pieniądze. Żeby wymusić na Polakach, na polskim rządzie, zapłatę tych pieniędzy, to jest de facto zapłata nieistniejącego długu. W kontekście, w którym de facto nie ma sądu międzynarodowego, który mógłby nas do tego zmusić. I to bardzo dobrze wiedzą liberalne media, bo bardzo podobnie jest w przypadku Niemców i w tym wypadku już słusznych roszczeń Polski za to, co zrobili nam Niemcy w czasie II światowej. Ponieważ nie ma takiej międzynarodowej organizacji, to trzeba albo znaleźć sobie wielkiego brata, który przymusi, tamci mają Stany Zjednoczone, albo, a najlepiej jedno z dwoma, oszkalować naród na arenie międzynarodowej, tak żeby cała społeczność międzynarodowa zażądała naprawienia krzywd. Oczywiście, ponieważ tych krzywd nie ma, krzywdy są, ale wyrządzone przez Niemców, a żąda się pieniędzy od Polaków, no to trzeba wmówić całemu światu, że Polacy wyrządzili krzywdy, prawda? A w co jest łatwiej uwierzyć? Czyli wobec kogo łatwiej zmawiać? Czy wobec kraju bohaterów, narodu bohaterów, czy wobec narodu współwinnego? No wobec narodu współwinnego. Czyli właśnie tamte organizacje, żeby skutecznie wymusić na nas te pieniądze, muszą z nas zrobić naród współsprawców. Muszą. I właśnie papież Franciszek im pomógł. Bo skoro Polacy i Niemcy według niego na równi są winni nazizmowi, no to Niemcy już zapłacili. Niemcy się rozliczyli. Niemcy wiecznie przepraszają, prawda? I zapłacili kasę. No to teraz czas na Polaków. W końcu jedni i drudzy są tak samo winni, prawda? Taka będzie narracja. Sam papież to powiedział. Sam papież. I to jest przerażające. Nie wiem, co jest w tym momencie bardziej przerażające. Czy to, że papież to powiedział, bo nie wierzę, że zrobił to przypadkiem, czy to, że rząd polski nic z tym nie robi. Podobnie jak z całą masą rzeczy w tym kontekście nic nie robi, gdzie od samego początku nic nie robił w kontekście zatrzymania ustawy Just Act 447, a nawet przeszkadzał działaniom Polonii. Między innymi poprzez usypianie czujności i mówienie, że w zasadzie to się nic nie dzieje. Czyli rząd polski de facto działał na szkodę interesu Polski i na szkodę interesu Polaków. Dziwne. I znowu, jedni mówią, że przez głupotę, że się pomylili, że to dziwne. A inni mówią, że coś kurczę strasznie dużo tych pomyłek i się zastanawiają, o co tutaj kurde może chodzić, prawda? No właśnie. I w sposób oczywisty to wszystko się wpisuje w trwającą od kilkudziesięciu lat narrację niemiecką. Niemcy starają się jak mogą uwolnić się od piętna II światowej. Jak można to zrobić? I jak Niemcy to robią? Bardzo skutecznie. I wypowiedź papieża Franciszka im to ułatwia. Był naród. Naród zbrodniczy,
Naród, który wymyślił chorą ideologię, naród, który pod wpływem tej chorej ideologii zrobił straszne rzeczy. Taka jest prawda historyczna, oczywiście w wielkim uproszczeniu. Co trzeba zrobić, żeby się wybielić? No, najpierw trzeba winę zdjąć z narodu i przypisać do ideologii. I tak oto to mamy to robione w ten sposób, że nagle winni są nie Niemcy, tylko jacyś naziści, którzy nie wiadomo skąd się biorą. Prawda? To jest pierwsza rzecz. Pierwszy krok. I to już się udało. To się udało, to jest nawet w nazewnictwie, to jest nawet w popkulturze. Nawet w małej ilości gier komputerowych mówi się, że Niemcy. W większości mówi się właśnie, że naziści i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo skąd się biorą. Druga rzecz. Należy w warstwie medialnej, w umysłach ludzi, tą chorą ideologię, jakby to ładnie powiedzieć, rozszerzyć na inne podmioty. Tak, żeby przestała ona być domeną wyłącznie jednego podmiotu. I tak na przykład mamy takie filmy, jak The Man in the High Castle, czyli Mężczyzna w Wysokim Zamku, w którym to jest pokazywana alternatywna wersja przyszłości, która mówi, że w określonych warunkach Amerykanie też by zostali nazistami. Ale przede wszystkim należy tutaj gdzieś w Europie przypisać jakiemuś narodowi, że też w tym uczestniczył. I niestety my, Polacy, zostaliśmy na to napiętnowani, wybrani, bo nam, Polakom, jest najłatwiej to przypisać. Bo znaczna część obozów, w których działy się te okropne rzeczy, straszliwe, leżała na ziemiach, które dzisiaj są w granicach Polski. I bardzo łatwo można to zrobić w sposób semantyczny. Najpierw były niemieckie, potem były nazistowskie, potem były na ziemiach polskich, a w końcu zaczęły być polskie. I do dzisiaj są polskie. Patryk Jaki próbował temu zapobiec, nowelizując ustawę o IPN-ie w ten sposób, żeby było karanie za to, że się mówi, że to były polskie, że się przypisuje nam, Polakom, współodpowiedzialność, czy Polsce współodpowiedzialność za to, co Niemcy zrobili. Ale niestety PiS się ugiął. I pod naciskiem Izraela w siedzibie Mossadu wynegocjowali zmianę tej ustawy i już wolno kłamać na temat Polaków. Straszne, nie? Może, kochani, ja chciałbym się mylić. Natomiast boję się, że jeśli nic nie zrobimy, to nasze dzieci nie dość, że zostaną ograbione ze spadku, bo znaczną część tego, co myśmy wypracowali przez nasze życie i to, żeśmy też trochę odziedziczyli po naszych rodzicach, naszych dziadkach, nie będzie nam dane przekazać naszym dzieciom, tylko nam to po prostu zabiorą za spłatę zobowiązań, które wynikają ze zbrodni nie naszych, bo niemieckich. To jest jedna rzecz. A drugie, jako środek do celu oszkalują nas jako naród straszliwie. Tak straszliwie, że nasze dzieci będą musiały się tłumaczyć, że to nie one są spadkobiercami tej chorej niemieckiej ideologii, tylko że właśnie Niemcy. I że musimy coś robić. Musimy coś robić bardzo, bardzo mocno. A nasz rząd niestety nie robi, kurczę, tutaj prawie nic. Wręcz więcej. Nasz rząd się zachowuje, jakby się na to godził, a może nawet współdziałał. To, co jest chore, to jest nienormalne, ale tak się dzieje. Chciałbym wiedzieć dlaczego. Chciałbym też, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło sobie zadawać te pytania. I dlatego mam nadzieję, że dużo ludzi obejrzy ten vlog, między innymi. Zachęcam Ciebie do dyskutowania z innymi ludźmi. Zachęcam Ciebie do wysyłania tego vloga innym ludziom z takim komentarzem, że ten brodacz w dziwnej koszulce LC, co prawda mówił ponad 40 minut, ale i może w wielu miejscach mało profesjonalnie, ale warto tego brodacza posłuchać, bo daje do myślenia i że tutaj jest naprawdę duża gra. Możesz wysyłać SMS-em, możesz wysyłać po Messengerze, możesz wstawiać na grupy facebookowe, możesz stawiać w komentarzach, w artykułach internetowych, gdzie się tylko da.
to bardzo, bardzo, bardzo poprawia docieralność. Nawet jeżeli ci się wydaje, że do nikogo to nie dotarło, bo nie dostałeś nawet jednego lajka, jak to wsadziłeś na swój wall, to bardzo dobrze działa. Ilość udostępnień bardzo dobrze działa na wyświetlenie. To są po prostu dwa wykresy, które idą równo ze sobą. Druga rzecz, możesz dać lajka, napisać komentarz, to bardzo dobrze wpływa na algorytm. Możesz oglądać pozostałe moje vlogi. Ja dopóki będę mógł, będę nagrywał, będę starał się to wszystko nagłaśniać. Mam nadzieję, że Akta 2.0 mi tego nie zabroni. To znaczy, jak wejdzie, to mi de facto zabroni. Przerażające. Zachęcam do dania mnie subskrypcji, czy nacisnąć na to kółeczko, które jest w lewym górnym rogu, potem nacisnąć dzwoneczek i voilà, będą przychodziły powiadomienia. Zachęcam Ciebie do obejrzenia pozostałych moich vlogów. W tej chwili pojawiają się 3 propozycje. Jeśli oglądasz vlogi 2 lub więcej, jeden po drugim, to uczysz algorytm YouTube'a, żeby przestał mnie tak bardzo dyskryminować i zaczął chociaż trochę polecać moje vlogi ludziom. To też dzięki temu będą mogli ludzie bardziej trafić na to, co mam do powiedzenia. Pozdrawiam Ciebie niezwykle serdecznie. Pa!